niesamowitego bogactwa łaski Boga w naszej parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie. Jakże nie przywołać z wielką wdzięcznością, radością i nadzieją właśnie tej prawdy zwycięstwa w tym okresie, kiedy jest pośród nas w znaku zapalonego paschału Chrystus zwycięzca śmierci, piekła i szatana, jak śpiewamy w jednej z pieśni. A pośród nas wierzymy, że jest Matka Zwycięzcy i Matka Zwycięska. I to, co dzisiaj Pan Bóg nam ofiarowuje w swoim Słowie i we fragmencie Księgi proroka Izajasza, kiedy mówi, że oto właśnie ta tajemnica spotkania i objawienia się zwycięskiej mocy Boga będzie człowiekowi ofiarowana, a my ją przeżywamy. Jednocześnie jest dzisiaj ubogacona przez te słowa świętego Pawła, kiedy najpierw mówi, że niewiasta przyniesie zwycięstwo, ale jednocześnie niewiasta będzie również piastunką tych wszystkich darów i tajemnic, żeby każdy człowiek mógł z radością i nadzieją powiedzieć: jestem dzieckiem zwycięstwa, bratem i siostrą zwycięstwa. To jesteśmy my. Ale co to dla nas oznacza? Kiedy spróbowalibyśmy rozwinąć te słowa tutaj przeze mnie już przytoczone o Chrystusie zwycięzcy śmierci, piekła i szatana, to cóż rozumiemy wtedy, kiedy mówimy, że Chrystus zwyciężył śmierć? Bo to ostatecznie rzecz biorąc nadaje sens życiu. I to jest to niesamowite przesłanie. Życiu, które, tak jak chociażby te dwie dzisiejsze Ewangelie nam dzisiaj uświadamiały, jest ofiarowane człowiekowi, jest przyjmowane przez człowieka, jest pielęgnowane przez człowieka, tak jak w tej scenie nawiedzenia. Ile tam jest życia? Tego życia, które wyraża człowiek. Tego życia tam, które rozwijało się pod sercem Elżbiety, Jan Chrzciciel, i pod sercem Maryi, Jezus, Syn Boga. Ile jest tej tajemnicy życia wpisanego w nas? Życia, o które się staramy, aby miało sens i wartość, aby niosło, tak jak tutaj wspominał ksiądz proboszcz po witaniu, aby było solą ziemi i światłem świata, które będzie oddziaływało, które będzie sprawiało, że człowiek, jak mówimy potocznie, będzie żył pełną piersią. Moje życie dzisiaj ma sens. I to jest wielki czas i wielki dar nawiedzenia Maryi. Kiedy, tak jak ojciec Krzysztof tutaj wspominał na powitanie, spójrz w oczy matki, a oczy mamy zawsze kierują do dziecka to niesamowite przesłanie: jesteś ważny, kocham cię. Można rozwijać te wątki, chociażby i poprzez ten obraz Ewangelii o Kanie Galilejskiej. Tam jest ta tajemnica życia. Życia, które prowadzi do tego drugiego tutaj przywołanego wezwania, zwycięstwa śmierci, ale i piekła. Piekła jako tej rzeczywistości, tej wspólnoty ludzi pozbawionych Boga. A my jesteśmy jako wspólnota ludzi cieszących się, że Bóg jest pośród nas, że Bóg jest w nas, że Bóg jest dla nas i z nami. I to jest to niesamowite doświadczenie i wielkie zaproszenie na czas nawiedzenia, ale ostatecznie przecież na wieczność. To jest ten moment, kiedy chcemy dziękować, że w naszym życiu były te tajemnice i są. Tak jak te wyrażone w Ewangelii, kiedy Maryja przychodzi do krewnej Elżbiety, aby jej pomóc. Aby jej pomóc tak po ludzku.
w takich zwyczajnych, codziennych sprawach, jak to zostało przywołane, biorąc pod uwagę dzisiaj błogosławioną siostrę Chrzanowską, że zaczynała swoją pomoc jako pielęgniarka od posprzątania. Tak niesamowicie banalna i prosta rzecz, ale jednocześnie wyrażająca taką bliskość, taką czułość, taką serdeczność. A zatem zawsze idzie u człowieka wiary ten dar wspólnoty ludzkiej, ale wspólnoty łączonej i umacnianej przez wspólnotę przeżywaną z Bogiem. Maryja pozdrowiła, a napełniła dom błogosławieństwem, dom Elżbiety i Zachariasza. Maryja na weselu była tą, o której mówi Jan, że ona tam była na tym weselu, a zaproszono na to wesele Jezusa i Jego uczniów. Takie proste dzisiaj zaproszenie i sugestia dla nas. Maryja jest. Zaprośmy Jezusa i Jego uczniów, wspólnotę. Zaprośmy chociażby w tym naszym spojrzeniu, w naszej wrażliwości, w naszej odpowiedzialności, w tym wszystkim, co ostatecznie będzie wyrażało, że może ten obraz oczu Matki będzie ostatecznie zaproszeniem dla nas, żeby inni, patrząc w nasze oczy, mogli również przeżyć i doświadczyć tych darów i tajemnic, które, daj Boże, dzięki Maryi będziemy mogli przeżyć tutaj, przez te godziny nawiedzenia. Oczywiście tajemnica wspólnoty to jest zawsze również i tajemnica poświęcenia, służby i ofiary. Tak jak w tej Ewangelii o Kanie. Sługa, wydaje się coś oczywistego, żeby służył, żeby był, żeby wypełniał te potrzebne czynności. Ale jednocześnie ta jego służba o tyle jest wyjątkowa, że ona jest wielkim wyzwaniem i wielką próbą jego ufności. Oni wiedzieli jako słudzy, że wino się kończy. Oni usłyszeli od Maryi: zróbcie wszystko, co powie mój syn. Nikomu nieznany Jezus z Nazaretu, który przyszedł za swoją mamusią. Po co mam go słuchać? Starosta, właściciel, oblubieniec jest tam. A on co mówi? Napełnijcie stągwie wodą. I to jeszcze stągwie przeznaczone do żydowskich oczyszczeń. O co tu chodzi? No ale napełnienie. A potem jeszcze większa próba. Zaczerpnijcie i zanieście starości. Narobić się można. Bez sensu wydawałoby się. Ale wystawić się na pośmiewisko. Wina nie mają, a ja im wodę mam zanieść. Poszli. I się okazało, że dzięki temu, że zaufali, byli pierwszymi świadkami pierwszego co do Jezusa Chrystusa. I to jest przecież ten moment i ta tajemnica, która niejednokrotnie jest pisana w nasze życie, kiedy my dobrze wiemy, że to, co dla wielu jest zwyczajne, codzienne, szare, powtarzalne, ale kiedy my w to wniesiemy naszą miłość, naszą wiarę, nasze zawierzenie dla Boga, stajemy się pierwszymi, nieraz nawet jedynymi świadkami cudu, bo wiemy, że za tym stoi Bóg. I tutaj dochodzimy do tego trzeciego określenia Chrystusa, zwycięzcy śmierci, piekła i szatana. Jako kogoś, kto chce odebrać człowiekowi to, żeby posługiwał się i żył mocą Boga. My chcemy żyć. Po to misję, po to rekolekcje. Po to te wszystkie momenty, które my na zewnątrz skojarzymy z modlitwą, z każdym sakramentem, z dotknięciem i refleksją Pisma Świętego, z taką lub inną refleksją i znakiem i świadectwem kogoś, kto nas do czegoś zachęci swoim przykładem życia. Moc Boga, ona się objawi. Ona się objawi. I ona jest pisana w dzieło peregrynacji. Przedwczoraj, we czwartek, jestem w mojej szkole Władysława IV. Skończyłem lekcję,
Wychodzę na korytarz i staje przede mną lekko wyższy ode mnie młody człowiek i mówi: Szczęść Boże, księży biskupie, jestem Tomek. I w pierwszym momencie taka refleksja, i co z tego? Ale za chwilę jasność. I zadaję pytanie, Sulejówek miłosna? On kiwa głową, tak. To ja wam powiem, co to za Tomek. Przepraszam cię, Tomku, że to mówię. 1 grudnia, piątek, pierwszy piątek miesiąca. Tomek, będąc na mszy u księży Bonifratrów, później brał udział w spotkaniu przy klubie Polonia Warszawa. Kiedy wychodził na Konwiktorskiej, został potrącony przez samochód. Nie rozwódźmy się nad kierowcą. Bardzo ciężkie obrażenia głowy. Piątek wieczór. Informacje, starania, lęk. Ja się dowiedziałem w sobotę lub w niedzielę przez Facebooka. Skontaktowała się mama. Sulejówek miłosna w niedzielę, gdzie 3 Matka Boża przybywała do tej parafii. I modliliśmy się wieczorem przed Matką Bożą, za Tomką. Ta wspólnota tam, przy Matce Bożej, była tylko jedną z wielu, nie jedyną. Były ciężkie obrażenia. Ale po kilku dniach, kiedy Tomek był wybudzany ze śpiączki, zaczęło się okazywać, że medycznie rzecz biorąc, po pierwsze stan jest zadziwiająco dobry. Po drugie, szybko wraca do zdrowia. Aż wręcz przychodzili i go nawiedzali w szpitalu, patrząc na wyjątkowe zdarzenie medyczne. Tomek miał jedno wielkie marzenie i pragnienie. Chciał obchodzić swoje urodziny w domu, a urodził się w Sylwestra. I wyszedł w Sylwestra do domu. A w czwartek stanął przede mną, bo już od poniedziałku jest w szkole, normalnie na lekcjach i mówi: Szczęść Boże, to ja, Tomek. To jest dla mnie znak tego, o czym tutaj mówiłem. Tego, że stajemy wobec tajemnicy życia. Stajemy we wspólnocie z mocą Boga. I wierzmy w to. Maryja to przynosi. Maryja to rozwija. Maryja to będzie dalej prowadziła. A na zakończenie chciałbym przywołać jeszcze jeden fakt. Dzisiaj jest 50. dzień przed zakończeniem peregrynacji. 16 czerwca będziemy żegnali Matkę Bożą. Możecie policzyć 50. dzień. Oczywiście jest jedno podstawowe skojarzenie z tym czasem, z jakim obecnie, w jakim się znajdujemy. Kiedy Chrystus zmartwychwstał, to po 50 dniach zesłał Ducha Świętego. Więc na dobrą sprawę, może dla wielu z nas, to są takie momenty, takie sytuacje, jak wtedy, kiedy w dniu zmartwychwstania Maria Magdalena do grobu płacze, nie znajduje. Pyta, myśli, że ogrodnik, gdzie żeś go położył, ja go wezmę i go przyniosę. Jestem gotowa na wszystko, tylko powiedz gdzie. Potem objawia się Jezus. Ona idzie z tym niesamowicie radosnym darem informacji, wieści do apostołów. Nie wierzą. Piotr, Jan biegną do grobu. Widzieli, nie wierzą. Uczniowie do Emaus wątpią, aż go poznają przy łamaniu chleba. To jest 50. dzień przed zesłaniem Ducha Świętego, kiedy oni potrafili wyjść w mocy Ducha Świętego i powiedzieć: znaliście Jezusa, słuchaliście, widzieliście, wydaliście na śmierć. On zmartwychwstał i żyje, a my jesteśmy tego świadkami. I to jest, moi drodzy, zaproszenie dla każdego z nas, dla całej naszej diecezji warszawsko-praskiej. Żebyśmy za 50 dni mogli stanąć i tam na placu Szembeka, kiedy będziemy żegnać Maryję i w każdym miejscu, gdzie będzie każdy z nas i powiedzieć: On żyje. Ja jestem tego świadkiem.
Ale skoro parafia Matki Bożej Zwycięskiej, to również i refleksja nad rokiem 1920. I zastanowiłem się dzisiaj, a co się działo 50. dnia przed 15 sierpnia 1920 roku, kiedy miał miejsce cud nad Wisłą. Wiecie, co się działo? Różne rzeczy, ale między innymi w Warszawie rozpoczęło działanie stowarzyszenie, które się dzisiaj nazywa Polski Związek Kolarski. Bo jeszcze wojna trwała na wschodzie. Armia Czerwona rozpoczęła ofensywę na początku lipca dopiero, a 27 czerwca w Warszawie skupili się fani rowerów. Dobrze. Ale potem przyszły te dni, kiedy w Warszawie skupiali się na modlitwie, kiedy trwały wielogodzinne adoracje, kiedy ochotnicy zgłaszali się, aby walczyć o wolność ojczyzny, kiedy inni mieli otwarte serce, aby wspomóc, aby opatrzyć rannych, aby pochować poległych. To jest czas 50 dni i tajemnic, które Pan Bóg ofiarowuje człowiekowi, obyśmy my potrafili być tymi, którzy z oddaniem dzisiaj przyjmą dary Boga i staną się świadkami żyjącego Boga, zwycięzcy śmierci, piekła i szatana i dziećmi Maryi.